15 rzucił kosza z Politechniki. A dla Orzełka? Nie rzucili? Okej. Okay. Czyli 2-0 jest wsparcie. Okej. Okay. No, co mówiłeś? No, nie pamiętam. Wjeżdżam w lewo, cały mój układ idzie w lewo, o jedną pozycję. 45 schodzi tam, tamten przechodzi, tamten idzie tam, tam, tam. A ja załóżmy wjeżdżam w lewo, nie? 45 z drugiej strony. To ja mam za sobą na górze jednego, który mnie ubezpiecza. Tam mam jednego i następnego podkoszę, który właśnie wjechał. I oni tak cały czas grają. Albo sobie stronę robią i tam dwa na dwa, albo jeden na jeden. Tam na chwilę dobra. Ale nastawiałem się na gierkę jeden na jeden, bo jeszcze nie bronią strefą, bo nie ma tam do... Tak, nie wygląda, to jest walka, to jest wojna. A tu trzech stanie ci na drodze. To jest bardziej skomplikowane i dzięki temu, że tak powiem, jesteśmy mądrzejsi. Ale no, oni są bardziej, wiesz, wybiegani, że tak powiem, wyskakani. I te wszystkie fizyczne rzeczy mają lepsze. To jest tylko właśnie tak. Czy też wiesz, tutaj u nas po prostu nie ma rzutu. Nie ma rzutu, dlatego to funkcjonuje. Jak byłby rzut, no to kurwa, nikt by tak nie grał. Czy kiedyś na treningu grałeś jeden na jeden bez piłki, z samym podaniem? Podstawa koszykówka. No właśnie. A to jest podstawa. Jeden na jeden. Jeden na jeden bez piłki. Później przez 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4 i dopiero się zaczyna. Albo gierka, albo... No, i kurwa. Tak, tak, to cały bajer polega na tym, że jest pomysł. No, nie ma to co zrobić, bo czy to jest wymówka, czy nie będę zresztą, to się cały czas zmieni ekipa. W ciągu roku trzeba mi nie znam nikogo. Tu? No bo tu dzień. Ja miałem rok przerwy w SMS-ie. Nie znam nikogo. Czułkiego i Karola. To co on zrobił, to oni się powinni przesunąć i wtedy na górze by miał kolegę, który już zatrudnił. Czy też właśnie
tam w Turniku fajną akcję graliśmy. Myślałem, że dzisiaj powtórzę tę akcję, bo kamieniak, znasz kamieniak. No to kamieniak nas tam jest taki poł. No i graliśmy właśnie, on tłumaczył, nie chodziło za nimi się jego akcja. Graliśmy po prostu z takim środkiem. Razem, no ile byłeś mu razem, tak?
musicie przed meczem sobie przygotować wszystko, obczaić i wtedy on będzie wiedział, ile razy ma podać, nie? Bo jakbyśmy grali, to tak samo było. Wiesz, Dominik raz, drugi, trzeci, czwarty, 10 punktów wrzucił sam, wszyscy stoją obok, już im ból skacze, nie? Gdy Dominik nakarm chłopaków, musisz ich podbudować, oni też muszą mieć piłkę. Oni już ani nie grają, ani nie biegną nawet do ataku. Nie? I to wiesz, na zawsze dwie strony. Jest dobry zawodnik. Nie ma takiej powagi. No wiesz, no. Z drugiej strony jest super wygodny, jak masz takiego zawodnika. On zawsze ten ciężar weźmie na to. Tak. Wiesz, też to nie jest tak, że... Obsłuży, oczywiście. Ale obsłuży lepiej, że tak powiem, powiesz lepiej. Tak. Bo to jest, że tak powiem, taki umysł, że on sobie odliczy. Czy tam stoisz, tam to się nawet nie poda, bo jemu się bardziej opłaca zrobić coś tam innego. Bo on wie, że wyjdzie coś tego lepszego, nie? Ja bardzo tak statystycznie nie gra tak. No ale to... Jest dobre i niedobre.